Siemano, z tej strony Fifus. Słuchajcie, chciałem wam pokazać tutaj taką fajną miejscówkę, gdzie można znaleźć sobie bardzo fajny pierścień. Bardzo przydatny pierścień w Diablo 4. Spotykamy tutaj potwora super unikalnego. Na 40 levelu, to jest minimalny level tego potwora, jest to w 5 akcie. W tej lokacji Havezar. W tym akcie Havezar. Możecie się tutaj transportować na przykład z tego głównego miasta Zarbinzetu. Przejechać się koniem, prawda? Lub tutaj z tego WPK, jeśli go macie odblokowany, jest troszkę bliżej. To jest taka skałka, na którą trzeba się wspiąć. I tutaj mamy potwora, który dropi właśnie ten ring, Trembling Ring. Potwór się chyba nazywa Trembling Mass. I co jest takiego fajnego w tym ringu, spytacie? No zobaczcie. Ten ring posiada gwarantowane statystyki, zawsze takie same. Zawsze ma roll maximum life. To jest bardzo przydatna statystyka na przykład na HC-ku, więc warto sobie takie dwa ringi wyfarmić, najlepiej od razu z soketem, chociaż sokety też już na wyższych levelach łatwo robić, na niższych może być trochę problem. Jak nie macie jeszcze dostępu do Nightmare Dungów albo nie robiliście World Bossów, to nie zrobicie sobie soketa. Może polecić z soketem bez. Ma maximum life, life on kill, life regeneration. I najważniejsze co jest w tym, najfajniejsze co jest w tym ringu, to jest to, że to jest no, drop z super unikalnego potwora, który się tutaj pojawia. I dlatego koszt jego enchanta, czyli zmiany opcji, jednej z tych trzech opcji możemy zmienić, koszt jest praktycznie zerowy, jeśli chodzi o golda, gdzie normalnie jedna taka próba kosztuje tam kilkadziesiąt tysięcy golda zazwyczaj, następna coraz droższa i się w końcu nie opłaca rolować opcji na przedmiotach, bo jest to po prostu za drogie. A na tym ringu możemy sobie pozwolić rolować do skutku praktycznie, jeśli chodzi o koszty golda. Są no, naprawdę bliskie zero. Tylko tracimy co? Materiały. Materiały, które normalnie się zużywa do tego. I jako, że to jest ring, to jest bardzo fajne, że nie ma żadnego armora, prawda? Więc możecie ten ring sobie zrobić na 40 levelu, założyć i nosić go naprawdę długo. Ja nosiłem ten ring, chyba to jest, popatrzcie, to jest właściwie, jak popatrzymy na opty, Cold Dress, Lightning Dress, cały czas noszę ten ring, mimo że mam 62 level, to noszę ringa tam z niższego levela dużo. To był właśnie ten ring Trembling. No tylko już w nim dałem sobie aspekt, dałem sobie, zrolowałem, jak widzicie, na krita. I to jest właśnie to. Teraz mógłbym sobie wyfarmić widzę nowy, bo popatrzcie, ten mój ring miał maksymalny roll życia do 164, a ten teraz, jak zabiłem sobie przed chwilką tego potwora już na tym 60 levelu, to nawet do 204 maximum life. Więc cały czas warto tego ringa tutaj by było robić. Ciężko jest znaleźć dobrego ringa z dropa. Chciałem zobaczyć jeszcze, czy się pojawi ten potwór. Może zmienimy sobie szybko poziom świata. Możecie zabijać tego potwora na dowolnym poziomie świata. Jeśli go tu nie ma, możecie wyjść z gry, stanąć sobie na dole tej skałki, nie powinno tam nic być, nie ma tam potworów wokół. Jeśli boicie się, że was na przykład zabije. Pamiętajcie, że ma minimalny level 40, więc na wcześniejszym levelu no, trzeba uważać, nie? Szczególnie na HC, żeby nie zginąć. Zmieńmy sobie na weteran i zobaczmy, czy on tu będzie. Prawda, na weteranie będzie chyba skapowany level miał? Zobaczymy. No i pokażę wam zaraz, jak się jeszcze enchantuje ten ring. No i jest, zobaczcie. Jest dostosowany do mojego levela w miarę w porządku. Trembling Mass. Taka ciekawostka, ten potwór wcześniej był też zbugowany, ponieważ gdy go atakujemy, on przywołuje tak jakby takie jajka, zobaczcie. Te jajka. Jeśli tych jajek nie zabijemy, kiedy on jeszcze też już umiera, to z tego jajka narodzi się od nowa. Zobaczcie zresztą. Z któregoś odnowi się znowu boss. I wcześniej ten boss był tak zbugowany przed patchem, zanim to naprawili, że każde jego zabicie po takim odrodzeniu dawało ci expa. Można było sobie tutaj doexpić trochę. Nawet z tego chwilę skorzystałem. Uważajcie, bo ma ten mod Terrifying, czyli rzuca ten Fear. Ale raczej nie jest jakiś bardzo mocny. Wydaje mi się, że nie powinno być problemów. Ten Fear zadaje damage'a. Dobra, zabijmy go. Czyli jak chcecie go zabić, to musicie tutaj
pozbyć się tych jajek mniej więcej równocześnie z bossem i wtedy dropi. Dropi jeszcze jakieś materiały też gwarantowane, te paltong, nie wiem co to jest właściwie, do czego. No i ten ring, zobaczmy jaki nam się trafił tym razem. No nawet jeszcze lepszy roll, popatrzcie, jeszcze lepszy roll może mieć. Do 269 teraz, na level 51 nam poleciał. Dosyć dużo życia, fajne. To co? Skoczmy do miasta, spróbujmy go zenchantować, zobaczmy jak to działa. Bardzo fajne jest to, że no ring, jako że nie ma armora, nie trzeba go ulepszać jakoś często. Resy w tej grze też nie mają takiego wielkiego znaczenia, ponieważ bardzo duży wpływ na nasze odporności na żywioły ma armor. Więc tutaj interesują nas tylko te statystyki poniżej tak naprawdę. Idziemy do okultysty. W każdym dużym mieście, w każdym akcie spotkacie okultystę. Wybieramy tą ostatnią zakładkę Enchant Item. Wrzucamy nasz ring, no i zobaczcie, normalny item, jakiś, nieważne czy legenda, czy żółty. Koszt około 50 tysięcy na moim levelu. I drastycznie rośnie, chyba trzykrotnie rośnie normalnie po jednym takim próbie zmiany opcji. A dajmy sobie nasz ring. Koszt Enchanta 6 golda i 6 też materiałów tych Veiled Krystalów. Pozwólcie, czekajcie, że wam trochę odsłonię. 6 tych kryształków. Wybieramy opcję nie życie, życie chcemy zostawić. Nie wiem, co tutaj w sumie jest lepsze. Life on kill 20, nie wydaje się za dużo. Bywa, ale to mam leczenie też innego źródła. No i enchant 6 golda. Trafiliśmy crit chance, zajebiście, tego właśnie szukam. Może potrzebujecie innej opcji niż ja. Zerknijcie, trafiłem crit chance'a. Do wyboru. Zamieniamy. Mamy ringa z critem. Max roll. Piękny. No już nie będę rolował więcej raczej. Ale jak widzicie, następny roll jest już kilkakrotnie droższy, no ale to jest cały czas dla nas jak 0 golda, nie? Spróbujmy ten drugi może, z ciekawości. Wywalamy life on kill. Też trafił się crit chance, słaby roll. Ale wezmę go i jeszcze raz możemy przerolować. Znowu crit chance jakiś się trafił. I tak dalej. Nie będę już tracił sobie materiału, wiecie, bo ten drugi ring trochę gorszy. Ten pierwszy, no chyba go będę, ten będę nosił. Zaraz sobie wyfarmię pewnie jeszcze kolejny. I was też zachęcam, żeby sobie tak wyfarmić te ringi, bo naprawdę, naprawdę mega, mega boost. Szczególnie na HC życie jest dosyć ważne. Jak znajdziecie ten ring na około 40 levelu, to możliwe, że to nawet będzie jeden z pierwszych itemów z życiem, który będziecie mieć. Pierwszy ring z życiem. A dodatkowo możecie mieć zagwarantowany praktycznie drugi opt, jaki chcecie, nie? Więc mega, mega boost. No to by było na tyle, taki krótki filmik. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej, hej.